tej strony wichurka.pl. Dzisiaj witam Was na School of Dragons i chciałabym Wam pokazać, jak przejść początkowe misje w School of Dragons. Więc najpierw stworzę sobie nowego wikinga i zaraz do Was wrócę. Ok, stworzyłam, teraz nazwę ją wichurka. Podkreśnik, nie da się podkreśnika, to napisz PL. Wciskam OK. Jest. No i teraz mi się tworzy. Aha, zajęta jest. To za chwilę do Was wrócę, jak... No, jakie są imiona, zobaczę. Okej, zobaczymy, czy takie imię jest. Trochę długie. Wciskamy jest. Oby było. Okej, jest. Jest to imię. Wciskam sobie play. I czekamy. Czekamy, aż się nam załaduje. Okej. I tutaj wciskamy. Okej. Musimy kliknąć na czkawkę. Okej. Okej. Musimy kliknąć na Szczerbatka teraz i jego dosiąść. I teraz patrzymy na tą śmieszną animację. I Szczerbatek sobie lata pomiędzy statkami. I teraz musimy polecieć do Astrid. Wciskamy OK. OK. I musimy sobie polecieć do Astrid. OK. OK. I razem lecimy. Lecimy rozwalić statek. Czkawka nam teraz zlatuje ze Szczerbatka i my sami będziemy rozwalać statek. A czkawka ich na innym statku porozwala. No i teraz będziemy musieli strzelać. I teraz wam powiem, czym strzelać. Strzelamy przyciskiem F. F. Aha, jeden strzał. Spoko. Chyba kiedyś były na dwa strzały. Ale to mniejsza z tym. Teraz my dolatujemy. Jakiego mamy smoka? Aha. Okej. Tam jest smok. I teraz musimy... Jak dobrze pamiętam, to musimy teraz znaleźć... Tak, siekierę. Tutaj ją bierzemy. I musimy teraz przeciąć linę. I tutaj trzeba kliknąć na klatkę. Dobra. Tutaj spróbujmy Y albo X. X, zobaczymy. Okay. Tutaj spróbujemy to Y, takie odwrócone Y. I tutaj odwrócone Y. O. I jak widzicie, ułożyło się nam.
klatka się otwiera i po prostu musimy swojego smoka umalować. No to jak go umaluję i nazwę, to zaraz do Was wrócę. Okej, już go przefarbowałam, nazwałam go Blue. Chłopak oczywiście i wciskamy sobie okej, jest. Teraz go oswajamy. Na pierwszym moim wikingu, bo to jest jedno konto, miałam takiego trochę kanciastego szczerbatka. Teraz musimy porozmawiać z czkawką. Okej. Skip. Okej. I na przykład zrobimy to. A, akurat mi się dobrze trafiło, ale jak na przykład zaznaczyć to i to będzie źle, to potem to xik znowu i trzeba zapamiętać to, bo potem się mieszają i wciskamy OK. Musimy teraz iść do tego, porozmawiać. Musimy teraz złowić rybkę. Wziąć robalka. I zaraz będziemy łowić. I teraz musicie to bardzo szybko wciskać. To akurat jest łatwe, bo im większy level, tym trudniej się łowi. Łowimy. Powinien się nam za jakieś minutę złowić. Może trochę mniej, może przez pół minuty. Jak widzicie, jest już tutaj bardzo blisko. Nie pozwólcie, żeby dotarło do jakiegokolwiek brzegu. W tym, co było tutaj pokazane. Wciskacie OK. Potem to musicie wcisnąć. Skip. I teraz musicie znowu do czkawki. Na przykład to. Jak widzicie, znowu trafiłam. Możecie sobie zatrzymać filmik i poczytać. I potem to zapamiętać i zaznaczyć w misji. OK. Teraz musicie kliknąć na swojego początkowego smoka i go nakarmić. OK. Tutaj skip. Jeśli ktoś chce obejrzeć to, to możecie sobie obejrzeć te filmiki. Ja nie potrzebuję to. Widzicie, to źle. To musimy tak zrobić. Jeszcze raz kliknąć. I to było to. No. No widzicie, to najdłuższe jest. I macie, dobrze już. Nie chcę tego oglądać, więc za chwilę do Was wrócę. Okej, tutaj już obejrzałam. Teraz Was przeteleportuję. Idę na drugą wyspę.
ładuj się szybciej. Ech, znowu zaraz do was wrócę. Okej, przeteleportowało mnie. Tutaj musicie wcisnąć okej. I tutaj musicie porozmawiać. I tutaj macie taki teścik i musicie go rozwiązać, więc ja go będę długo rozwiązywała, więc zrobię przerwę. Okej, mi akurat wypadła wichurka i właśnie ją... Albo nie, nie wezmę jej. Bo ja mam VIP-a takiego. I ja... Tutaj jest jakaś dziura. Albo nie, takie oświetlenie. No i ja sobie wezmę... Tego. Sobie wezmę tego. Jak stworzę kolejnego wikinga, to też nagram i wezmę takiego innego wrzęca. On się nazywa, a ten się nazywa... Więc jak go znowu ukoloruję, to do was wrócę. Okej, nazwałam go sobie Piorun, oczywiście chłopak. Jest. No i za chwilę będzie niestety koniec odcinka, bo to jest w sumie taki odcinek dla początkujących bardziej, czyli dla tych, którzy zaczęli właśnie grę. No i to jest jak przejść te początkowe misje. O. Musimy teraz wcisnąć go stajnie. Okej. No. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Więc do zobaczenia w moim następnym filmiku.